Przywitaj się, Dorotko. O, zgadnijcie, o czym Elmo dziś rozmyśla. Ja-ta-ta-ta! Co to za dźwięk? O, te dźwięki dochodzą chyba stąd. Zęby! Zęby, tak! Myślała o zębach. I Dorotka ma pytanie. Jak należy myć zęby? Dobre pytanie, Dorotko. Popatrz. Spytamy pana Gapę. Panie Gapo! Odsłoń się, Roleto. No, bardzo cię proszę. Elmo będzie chyba musiał jej pomóc. Ojej. No proszę! O nie! Tak, to jest pan Gapa, czyli brat pana Gapy. Przestraszyliśmy się siebie nawzajem. O, Dorotka ma pytanie, panie Gapo. Jak pan myje zęby, panie Gapo? Jak pan myje zęby? Zęby, właśnie zęby. Tak, trzeba użyć pasty. Nie, chwileczkę, panie Gapo. O czymś pan zapomniał. O szczoteczce. Jeszcze szczoteczka, panie Gapo. Właśnie. Bez szczoteczki nie umyje pan zębów. To szczoteczka elektryczna. Fajna. Teraz może pan umyć zęby. Zaraz, panie Gapo. Jeszcze pasta do zębów. Trzeba nałożyć pastę na szczoteczkę. Nie całą tubkę, tylko pastę. Niech pan otworzy. Niech pan ściśnie tubę. Niech pan wyciśnie pastę. To za dużo. Wystarczy wycisnąć troszeczkę, nie całą tubkę. Na szczoteczkę, panie Gapo. Na szczoteczkę. Wystarczy panu tylko trochę pasty. Tylko troszkę, panie Gapo. Tylko troszkę. Tylko troszkę, tak. Tak, udało się. Brawo, panie Gapo. Dobra, teraz. Teraz może pan umyć zęby. Niech pan otworzy buzię. Za bardzo się trzęsie. Nie. Niech pan myje zęby. Nie głowę. Do buzi. Da pan radę, niech panie pan Gapo. Włoży do buzi, panie Gapo. Do środka. Nie do ucha. Zęby. Niech pan myje zęby, panie Gapo. Zęby. Tak, panie Gapo, tak. Tak się właśnie myje zęby. Ach, ten pan Gapa. Co jest, Dorotko? Dobra. Dorotka chce jeszcze spytać innych. Jak wy dbacie o zęby?
tylko myje zęby, żeby były zdrowe. Myjemy razem. Nakładam odrobinę pasty na jego szczoteczkę. Potem na swoją. I myjemy. Tak się właśnie myje zęby, Dorotko. Dorotko, dzięki twardym warzywom moje zęby są zdrowe. Świetnie. Dzięki, Dorotko. O, dziękuję wszystkim. A teraz spytamy Dzidzie. O, witaj, Dzidziu. Dzidziu, jak ty dbasz o zęby? Śmiało. Zaraz, zaraz. Ty nie masz zębów. Nie martw się, nic nie szkodzi. Elmo też nie ma. O, patrz. Dzięki, Dzidziu. Ciekawe, czy Dorotka ma zęby. Sprawdźmy. Pokaż nam zęby. No już, otwórz pyszek. Proszę, spróbuj otworzyć pyszczek. Dobrze? Otwórz. Zamknęła.